O ojcowskiej miłości pełnej bolesnych rozczarowań, jego pełnej wzlotów i upadków w walce o syna pogrążającego się w narkotykowym nałogu oraz zagarnianiu młodego Nika przez uzależnienie opowiadał film Mój Piękny Syn, zaprezentowany suwalskiej publiczności z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaprezentowany obraz stał się punktem wyjścia do spotkania ze specjalistami, którzy w codziennej pracy mają kontakt z osobami nie tylko pogrążonymi w narkotykowym nałogu, ale sięgającymi po tego rodzaju środki psychoaktywne zaledwie incydentalnie. Gośćmi wieczoru, którego gospodynią była Ewa Sidorek, wiceprezydent Suwałki i przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, byli lekarze, specjalista medycyny ratunkowej Leszek Pazio oraz psychiatra Adam Malinowski. Przekroczenie tej cienkiej, trudnej do określenia linii między okazjonalnym czy incydentalnym sięganiem po narkotyk, a uzależnieniem jest równie niedostrzegalne jak ta graniczna linia, alarmował Adam Malinowski. Jest tam pokazany moment, jak jest przekroczona granica. Niezauważalna, że przechodzi w stan już takiego używania szkodliwego, gdzie zaczyna brać substancje pomimo tego, że są jakieś szkody. Aż do stanu uzależnienia, pełnego uzależnienia psychicznego, fizycznego, gdzie jak widać traci kontrolę nad tym, co się dzieje, przestaje właściwie kierować tym swoim postępowaniem, nie w rozumieniu prawnym oczywiście, bo w rozumieniu prawnym to nadal kieruje, ale że tak naprawdę rządzi już substancja. Tam jak jest taka scena pokazana w filmie, w którym jest obrazek mózgu, w którym pada stwierdzenie, że mózg wyje, bo nie ma dopaminy. No to trochę tak jest. My jesteśmy jednak osobami, które podlegają prawom takim biologicznym. I faktycznie tej dopaminy jak nie ma, to się dzieją straszne różne rzeczy. Jak jest jej względny brak, to ciało i psychika zaczyna po prostu wariować. Droga od eksperymentu do uzależnienia nie rządzi się jednoznacznymi regułami pozwalającymi ocenić, czy dwu, trzy, a może dziesięciokrotne wzięcie narkotyku uzależni. Ta granica dla każdego jest inna, indywidualna. Niestety koniec tej drogi zazwyczaj jest w każdym z przypadków bardzo podobny. Uzależniony jest w stanie zrobić wszystko. Manipulować swoimi bliskimi, manipulować uczuciami, ukraść pieniądze swojemu rodzeństwu, żeby zdobyć środek, żeby zaspokoić ten głód. Najczęściej pierwszą osobą, która odkrywa i po imieniu nazywa przyczynę złego samopoczucia lub ciężkiego zatrucia środkiem psychoaktywnym, jest lekarz. Zawsze młody pacjent pod wpływem środków wszelakich odurzających, które są dostępne na rynku. No i przychodzą rodzice z zapytaniem, co się stało, jak jest. Teraz powiem Państwu, że od jakiegoś czasu dysponujemy możliwością potwierdzenia we krwi substancji, oczywiście z pominięciem dopalacza, bo tam nie wiemy, co jest, no ale tych najczęstszych narkotyków, tak. No i w tym momencie pada od nas wyjaśnienie, że ten człowiek jest pod wpływem narkotyków, jest niedowierzanie, wręcz nakaz pokazania wyniku, dyskusja z prawdziwością tego wyniku. Patrzysz na rodziców, no tak jak można poznać ich, kogoś tam popatrzysz na niego w ciągu 2 minut, wygląda normalna rodzina. Ojciec, mama, normalnie rozmawiają. Wcale to dziecko nie wygląda, że jest jakoś z jakiejś patologicznej rodziny. Wydaje się normalne, a jest głębokie niedowierzanie, jest szok. Także gdzieś tam umyka ta możliwość obserwacji, wspólnego kontaktu, pomimo wydawałoby się, że rodzice mają kontakt z dziećmi, tak rodzicom się może wydawać, a dzieci w ogóle są w innym świecie. Także zdarza się tak, że pierwszą osobą, która mówi, że dziecko sięgnęło po narkotyki, często ja nie wiem, który to jest raz, ale jeśli było
trafił do nas już w takim stanie, to na pewno nie pierwszy. Nawet w takich momentach pierwszą reakcją rodziców czy partnerów jest niedowierzanie, wskazuje Laszek Pazio. Z nieco innej perspektywy na drogę do uzależnienia, poczynania młodego człowieka i rodzica patrzy specjalista psychiatrii. Kolega już spotyka się w takiej sytuacji, kiedy jest ewidentny skutek medyczny w postaci nadużycia narkotyku, bo wtedy się trafia na SOR, prawda? Natomiast ja często mam taką sytuację, że rodzic widzi jakąś zmianę w postaci, nie wiem, drażliwości, obniżonego nastroju, zmiany środowiska, porzucenia dotychczasowych jakby zainteresowań, aktywności. No i teraz tak może przyjść na myśl od razu taka sytuacja, że to są narkotyki. I ja myślę, że takie pytanie też powinno paść ze strony rodzica, tak? Natomiast też jest ważne, jak te pytanie zostanie zadane, w jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze, jak ten młody człowiek też to zinterpretuje. Czy te pytanie zinterpretuje jako troska, jako żywe, autentyczne zainteresowanie, czy zinterpretuje jako kolejną formę nadzoru rodzicielskiego, jak takie pytania na przykład, jakie masz oceny, czy co było ostatnio w szkole. Wielu rodziców, kiedy pojawia się podejrzenie sięgania po narkotyki, wybiera drogę testu. Jak relacjonował dr Pazio, pojawiają się z podopiecznym na SOR-ze i proszą o wykonanie testów. Jak na to reagują młodzi ludzie? Tak, zrobię to dla ciebie, ale jest to raczej agresja. Jest tam często więcej nerwów i złości niż faktycznie jakiejś pomocy i żeby z tego pomoc wyszła. Także to robienie testów czy taka kontrola bezpośrednia często jest bardzo agresję wzbudza w tej osobie uzależnionej. Okazuje się również, że często osoby uzależnione sięgają po metody pozwalające na zafałszowaniu wyników testów dostępnych w aptekach. Człowiek, który chce oszukać, znajdzie sposób, bo są ku temu możliwości, żeby oszukać. Odpowiednio się przygotować do testu i żeby wynik wyszedł negatywny. No jeszcze jest jedna ważna sprawa, że dopalacze nie wychodzą w test. Nie ma testów na to niestety. No tak, dopalacze obecnie bardzo głośno w naszym kraju jako chemia kolekcjonerska, nadal funkcjonujące, nadal pacjenci trafiają i właśnie są prośby, żeby zrobić test. Jaka to substancja? Nie wiem, może w Warszawie, czy w jakimś ośrodku toksykologicznym jest możliwość określenia, natomiast chcę Państwu uświadomić, że my dysponujemy testami najczęstszych narkotyków, najczęstszych leków, które są używane przez jako środki psychoaktywizujące, najczęstszych narkotyków. Natomiast to, co znajduje się w torebce, która przyszła w internecie, na nim jest napis obiekt kolekcjonerski, napisane mocarz, tytan, ach, nas jest teraz obecnie tytan jest zamiast mocarza. I co tam się w środku znajduje, ja nawet myślę, że ten producent dokładnie nie wie, co tam się znajduje. A już na pewno nie takie laboratorium normalnego szpitala, a już raz, że testy, nie wiemy, co jest i druga sprawa, nie wiemy, jak leczyć. Ta wyjątkowa trudność w uzyskaniu diagnozy i udzielenia pomocy osobie zażywającej dopalaczy stała się przyczynkiem do zaistnienia kampanii mającej na celu uświadomienie opiekunom, jak groźne i nieprzewidywalne bywają całkiem często efekty zażycia nieznanych substancji.
śmierci jest dramatem, ale czy większym niż dalsze pogrążanie się w narkotykowym nałogu? Na to pytanie, ale też wiele innych, trudno jest znaleźć dobre odpowiedzi i skuteczne metody. Czy jest jakaś instrukcja, czy jest scenariusz, którym powinien kierować się rodzic, opiekun, partner, osoby, która jest uzależniona od narkotyków czy też innych środków? Nie ma. To co trzeba robić może? Nie ma scenariusza jednego. Niestety przeważnie jest tak, że osoba, która ma być leczona, musi tylko to naprawdę chcieć. Z reguły tak jest, że nikt uzależniony na początek tego do końca nie chce. Jest przeważnie zmuszony różnymi sytuacjami życiowymi, prawnymi, konsekwencjami. Natomiast są takie momenty, że osoby dochodzą do takiego stopnia, że podejmują wysiłek taki wewnętrzny, prawdziwy, żeby się leczyć. Tutaj w tym filmie jest taki moment, że ten mężczyzna po raz pierwszy się ociera właściwie o śmierć i chyba podejmuje taką próbę leczenia rzeczywistego. Ona skutkuje dłuższym okresem abstynencji, tam się mówi chyba o 400 iluś tam dniach, to już jest dużo. Ma sponsora, czyli to jest taki system trochę zbliżony do AA, gdzie się ma takiego opiekuna, mentora. To jest nazwa sponsor, może w Polsce się trochę inaczej kojarzy, ale zwzięte jest tam. To oznacza takiego opiekuna terapeutycznego. To nie musi być terapeuta zawodowy, z reguły jest to członek społeczności. I ten sponsor służy pomocą. I tutaj też tak jest, że on próbuje. I sponsor podaje pewne wskazówki, tak, ale też ostatecznie pozostawia mu wybór. W filmie jest pokazane to, co w uzależnieniu jest takie niebezpieczne, czyli nie ma nigdy pewności i nie można do końca zaufać, może nie samemu sobie, chociaż to trochę do tego się sprowadza, ale właściwie chorobie, tak? I rodzina też tak do końca nie może zaufać, może nie tej osobie, tylko chorobie. A choroba jest bardzo podstępna i niestety są właśnie te nawroty. Czyli zapicie lub wzięcie ponownie narkotyku. I tutaj też tak jest. Ta druga sytuacja, kiedy ta jego dziewczyna jakby ociera się o śmierć, no jest być może, tak jest przesłanie tego filmu, że w tym momencie może coś się zmieni. Ale każdy ma jakby swoją inną granicę, w której podejmuje taką decyzję o autentycznej chęci leczenia i różnie to przebiega. Także nie ma jednej niestety ani jednego schematu, ani jednej gwarancji takiej, która by dawała algorytmu postępowania, gwarancji, które by dawała jakiekolwiek pewność. Wspomniałeś tutaj o śmierci, natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że i śmierć, i działanie narkotyków są diametralnie różne od twarzy człowieka, który je przed chwilą wziął. Tam widzieliśmy ekstazę, fazę szczęścia, natomiast proszę Państwa, jak już się udziela pomocy i ratuje, to jest często tak jak w tej toalecie. Zaćpany, leży na podłodze ubikacji jakiejś restauracji i tam umiera. No tutaj na szczęście nie. Ale tak to się dzieje. Ta śmierć z przedawkowania narkotyków jest smutna, jest straszna, jest poprzedzona cierpieniem, wymiotami, duszeniem się. Także nie ma nic fajnego i sympatycznego w tej dalszej części, jaka następuje, kiedy narkotyki przestają działać, albo szczególnie kiedy się je przedawkuje. Nie mówiąc już o tym, kiedy trafiają pacjenci, ludzie, którzy są pod silnym pobudzeniem i trzeba zastosować środki przymusu, wiązać i to trwa godzinami, kiedy potrafi taki człowiek wykrzyczeć na swoją matkę, wyzwać ją i nie ma tam żadnej granicy i miłości, jest tylko narkotyk, pobudzenie i działanie.
Także to są takie odrębne zupełnie stany między tym, jak się wzięło i było fajnie, a jak jest teraz, kiedy już są problemy. Siła psychicznego uzależnienia czasami jest przerażająca i widać to po tym, jak na przykład pacjenci podopalacza, którzy spędzą 2-3 doby w zabezpieczeniu w pasach, co naprawdę nie jest miłe i to jest taki środek stosowany w ostateczności jako środek przymusu i przeżywają niesamowite doznania psychotyczne, czyli mają urojenia i mają halucynacje o strasznej treści zagrażającej. Istota urojenia i halucynacji jest to, że pacjent wierzy, że to jest rzeczywistość, tak? Czyli jeżeli jest atakowany przez robaki, które mu wchodzą pod skórę, tak jak to jest w przypadku na przykład amfetaminy, to on jest przekonany, że tak jest. Jeżeli ma przekonanie, że za chwilę będzie wykonany na nim wyrok śmierci przez mafię, to on w to głęboko wierzy. Także możecie Państwo sobie wyobrazić, jaki odczuwa strach w takim momencie. I mimo takich doświadczeń są pacjenci, którzy trafiają ponownie. Mimo takich doświadczeń, w takich przeżyciach, no, czasami mówią, że nie wszystko pamiętają, ale to nie jest tak do końca. Część jest pokryta niepamięcią, ale część pamiętają doskonale, o tym potrafią opowiadać. I mimo takiego przeżycia, takiego strachu, mają nadal przymus i potrzebę brania takiego środka. Eksperymentowania z na przykład dopalaczem, czy ze środkiem psychodysleptycznym wywołującym halucynacje. Czyli potrzeba taka psychiczna jest niesamowita. Taka jest siła uzależnienia po prostu. Wspomniałeś o amfetaminie, które króluje na naszych dyskotekach i w pubach. I chcę tylko zwrócić uwagę, że no są takie eksperymentalne przyjęcia, bo tutaj osoba uzależniona. Ale proszę mi wierzyć, że czasami impreza była w piątek, była w sobotę, a człowiek melduje się po 3 dniach u mnie na oddziale i mówi, że będzie umierał. No i faktycznie ma takie poczucie. I on nie jest uzależniony. Fakt, że to był eksperyment. Znaczy nie eksperyment, to była impreza. To było spróbowanie na imprezie. Fakt, że jeszcze później wielu się tłumaczy, że było dosypane do drinków. No już tam nie szukamy przyczyn, jak to trafiło do organizmu. Ale ten skutek narkotyku utrzymuje się 2-3 doby. I on z tymi lękami, strachami przychodzi. My robimy badania, wychodzi amfetamina, mówimy człowieku, to jest efekt leku, znaczy tego narkotyku, to jeszcze będzie w tobie krążyło zdobę, to jeszcze musisz przejść w detoksykację i się otruć, pomimo jednorazowego przyjęcia. Kilka dni jesteś pod wpływem tego związku. I tak, szanowni panowie, wcale nie umawialiśmy się, ale przeszliśmy do tematu już i panów doświadczenia. Właśnie tu chciałam zapytać. Przedtem był film i do filmu odnosiliśmy się, chociaż wiemy, że te filmy oparte są na jakieś realia i odnoszą się do rzeczywistych obrazów. To jednak chciałabym teraz, żeby tak trochę panowie powiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych. Chciałabym, żebyście powiedzieli, w jakim wieku pacjenci u pana na SOR, u pana na terapię. Jak to jest? Czy widzicie jakąś zmianę na przestrzeni ostatnich chociażby lat? Jakie takie najtrudniejsze może przypadki były, które gdzieś tam naprawdę nawet może przewyższają te doznania, które gdzieś widzieliśmy na ekranie tego filmu? Patrząc wstecz, pracuję już tam 20 lat, więc faktem jest, że rozszerzyła się grupa ludzi trafiających w ośrodkach psychoaktywnych. Wcześniej to była, tak bym powiedział, już dorosła młodzież, młodzi ludzie, którzy próbowali. Może to było wynikiem, że narkotyki zawsze kosztowały, były twarde i po prostu tą grupę społeczną było stać, żeby sobie kupić. One może były trudniej dostępne, trzeba było wiedzieć, gdzie kupić. Działka kosztuje tyle, ile kosztuje i trzeba było to ją zdobyć. Teraz się to rozszerzyło, chociażby z racji dopalaczy.
Trafiają dzieci, trafiają 10, 12, 13, 14-latkowie, ale i trafiają 40-paroletni mężczyźni po podopalaczach. Także łatwość kupienia poprzez internet, zamówienia środków, no akurat w tym momencie dopalaczy, spowodowało, że dużo więcej ludzi się odurza. Twarde narkotyki, marihuana są cały czas. Teraz widzimy, zaobserwowaliśmy dużo większą ilość ludzi trafiających po marihuanie do nas. Często są, przynajmniej mówię, do oddziału ludzie, którzy wracają z pracy z krajów zachodnich, z Anglii, z Holandii, wracają i muszę powiedzieć, że trafia młody chłopak, który tam pracuje. Mówi, że jest w Polsce od 3 dni na wakacjach, przyjechał na urlop, jaki problem, źle się czuje, kołacze serce, drżą mi ręce. Od słowa do słowa dochodzimy, że on codziennie pali marihuanę. Mówi się, że jest to ośrodek mały, który może uzależnić, ale jakieś objawy jednak w organizmie codzienne palenie powoduje. Także to też nie można powiedzieć, że nic nie jest bez wpływu na nasz organizm. Czy ja mam dwa rodzaje doświadczeń. Pierwsze to jest doświadczenie związane z pracą na oddziale psychiatrycznym dla dorosłych, gdzie trafiają pacjenci powiedzmy od 18 roku życia w górę, czasami tylko od 16 roku życia w wyjątkowych sytuacjach. I to jest tak, że 1/3 przeważnie pacjentów to są pacjenci, którzy mieli bezpośredni kontakt z substancjami psychoaktywnymi, głównie alkohol, marihuana i ta marihuana zmieniona chemicznie, bo to teraz tak jest, amfetamina i pochodne i dopalacze. I obserwuje się już od dłuższego czasu jakby zmianę obrazu psychopatologii, właściwie chorób, dlatego że wcześniej to było może prościej. Jeżeli by się rozpoznawało schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową, to należało wykluczyć wpływ substancji psychoaktywnych. I to była sprawa dużo prostsza. Natomiast teraz tak nie jest. Większość pacjentów, którzy są, mają mniejszy lub większy kontakt z substancjami. Początek chorób psychicznych jest taki sam. To znaczy, używanie substancji psychoaktywnych typu amfetamina, psychostymulanty, niektóre dopalacze, bardzo przewlekłe używanie marihuany, też o tym jeszcze powiem, powoduje to, że pacjent może chorować w sposób tak, jakby miał regularną psychozę schizofreniczną lub chorobę afektywną dwubiegunową. Postępowanie terapeutyczne jest zbliżone, to znaczy chodzi tutaj o farmakoterapię i tylko dopiero przebieg choroby i czas na przestrzeni kilku miesięcy może pokazać, czy to jest choroba wywołana substancjami psychoaktywnymi, czy to jest początek endogennej, pełnej psychozy. Pod warunkiem, że dana osoba będzie zachowywała abstynencję. Bo jeżeli nie, to nadal nie ma takiej pewności. Skutek jest praktycznie taki sam, to znaczy choroba psychiczna, dysfunkcja i bardzo to jakby zaburza możliwości diagnostyczne. Takie są doświadczenia z oddziału psychiatrycznego. Natomiast trochę inaczej jest to, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięco-młodzieżową i poradnie, bo tutaj z kolei są, najczęściej mam do czynienia z taką fazą właśnie eksperymentowania, gdzie nastolatek szuka różnych doznań. Szuka doznań, ponieważ tak jak ten nasz bohater filmu odczuwa pustkę w życiu i czegoś mu brakuje, albo też próbuje znaleźć środek, który pomoże mu uporać się z jakimś kłopotem psychicznym, czy rodzinnym, czy nie wiem, socjalno-bytowym czasami. No to jest trochę tak, że jak w tym okresie pewnym naszego rozwoju każdy z nas buduje w sobie jakiś taki obraz świata,
swoich bliskich, swoich rodziców, swoich nauczycieli i siebie samego. I ten obraz jest budowany w sposób idealny, to znaczy to jest ideał. I ten ideał jest konfrontowany z rzeczywistością. No i okazuje się, że ta rzeczywistość nie jest idealna, bo rodzice nie są idealni, nauczyciele nie są idealni, chociaż bywają. A już jeśli chodzi o siebie samego, to najczęściej jest tak, że ma się poczucie, że to nie jest idealny obraz, tylko coś jest nie tak. I to jest źródłem no, pewnej frustracji psychicznej. A ta frustracja albo skutkuje tym, że są jakieś stany depresyjne, albo zaburzenia emocji, zachowania, albo jedno i drugie. I czasami jest tak, że lekiem na to, oczywiście w cudzysłowie, jest środek psychoaktywny. Jeżeli ktoś ma jakieś poczucie no, mniejszych możliwości, na przykład naukowych, czy nie idzie mu w nauce, czy czuje się mniej no, socjalny w rozumieniu, mniej imprezowy, mniej gadatliwy, mniej elokwentny, mniej błyskotliwy, to może mu przyjść do głowy na przykład, że mała ścieżka amfetaminy przed imprezą zmienia rzeczywistość. I tak to przez chwilę jest. Przynajmniej w jego odczuciu, tak? Jest w innym świecie. Tylko po tej ścieżce następuje ranek. I ten ranek jest z kolei jest ponownie przykry, a jak te ścieżki są często, to niestety ten ranek już jest bardzo przykry. I zaczyna się ta właśnie spirala, tak? Którą bardzo łatwo przekroczyć.